Cześć Wam. Jeżeli nie chce otworzyć Wam się bagażnik z klameczki, a otwiera Wam się z kluczyka, to najprawdopodobniej, o tutaj jest klameczka, najprawdopodobniej zepsuł Wam się mikrostyk. A cóż to jest takiego, to już Wam zaraz pokażę. O, to jest ta klameczka, w którą wsadzamy paluchy, kiedy chcemy ją otworzyć. Tutaj mam nową, a tak wygląda starą. Zobaczcie. Pełno brudu tu się dostaje, pomimo że jest tu jakieś tam gumowe gumy dookoła, zabezpieczenia, no ale dostaje się pełno syfu i po jakimś czasie to przestaje działać. Zobaczymy, ile pochodzi nowa, bo ludzie mówią, że takie zamienniki potrafią chodzić pół roku, rok, ale to są tak śmieszne pieniądze, to jest, nie wiem, czy koło 20 zł, czy coś takiego, że nie warto tego czyścić, próbować jeszcze raz, lepiej to wymienić po prostu na nowe. Czy trzeba zdejmować klapę bagażnika, czyli ten element trzeba, no bo tutaj musimy dojść do wtyczki, także trzeba. Czy się to robi trudno? Nie, bo są tak naprawdę tylko dwie śrubeczki Torx i dookoła nam schodzi cała ta plastikowa tapicerka bagażnika. No i to tyle. W tym odcineczku. Krótki, ale myślę, że komuś pomoże, bo to jest bardzo popularny problem we wszystkich Fordach. Trzymajcie się, nareczka.